Cześć, witajcie naszą. Poczekaj jeszcze raz. Poczekaj. Muszę się napić. Dobra. Cześć, witacie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy jedli ohydne fasolki. Tak, dzisiaj mamy challenge. Pierwszy challenge. Ja się bardzo straszuję. Nie wiem, czy taki straszny, bo większość z was już jadła te fasolki. To jest piąta edycja tych fasolek. Ja już wezmę swoje. I tu mamy przeróżne smaki. Jest psiekarma. Psiekarma, czekajcie, zaraz wam przeczytam. Jeszcze są wymiarczyny. Są łagodne smaki, łagodne. Są normalne smaki jak popcorn maślany czy brzoskwinia, ale mamy też śmierdzącego robala, śmierdzące skarpety, smród skunksa. To mnie najbardziej ciekawi, smug skunksa. A mnie gluty z nosa. Tak, chyba każdy z nas ja to gluty z nosa, więc chyba wiedzę jak smakuje, nie żartuję. Ja wiem jak smakują. Dobra, najpierw będziemy losować po jednej z każdego koloru. Ale czekaj. Pierwszy, ja chcę jakiegoś, ja chcę trafić ten, soczystą bluzkę. Ja chcę trafić soczystą bluzkę. I powiedz mi, która to soczysta gruszka. Ale ja nie wiem, która to jest soczysta gruszka. I która, gil z nosa, no, czy coś. A co, byś chciał? To chyba są te same, nie? Tak, chyba, nie wiem. No, to jest więcej tu trochę. Tu mamy jedną. Tak, tu no mamy... to wiem co to jest, psiekarnia albo coś. Skąd wiesz? No bo z widy. Po zapachu to nic nie. Spokój się. No, smakują tak samo. I smakują, pachną, ale ohydnie mi jest to pachnie. Już mi brzuch boli. Już ci brzuch boli? Nie od tego zapachu. Nie wiedziałem, że to trzeba je tak posegregować. Myślałem, że jakoś będą... Ja się boję. Tu mam jakieś białe. Nie widzę w ogóle tych różowych. Różowy tu nie ma już. Zobaczcie, tak to. O ja, tak to wygląda. O, ja się bardzo boję. To są jakieś czarne. Ty będziesz pierwszy. Bo się bardzo stresuję. Poczekaj. Tak jakoś się posegregujemy. Tak. Jest posegregowane. O, tak chyba to wyszło jakoś. Ale nie do końca tak jak jest powinno być, bo nie widzę tych zielonych. Widzisz gdzieś. A te zielone są te chyba. Dobra. Ty pierwszy zaczynaj. Ja? Mhm. No to mamy tutaj. To jest prawdopodobnie któryś z tych, to jest albo przepyszne pianki marshmallow, albo śmierdzący robal. Uj, fuj, to jest... Więc to jest, to śmierdzący robal, bo już widać. A nie, pianki, bo są białe. Dobra, ja pierwszy? Tak. Bo jest to białe, bo to pianki, ja nie. Nie, biorę to. Okej. Okay. Ty musisz wziąć tą drugą. No. A dobre? No, nie wiem co to jest. Ja się boję. Pogryź, musisz pogryźć całe. I co to jest? Ale, o Jezu! Puchnij. Do końca. No to nie wiem co to jest. Wiesz co to jest? Tak, moje to robal. Robal? Co? Już mam. Wyrobel! Aż to śmierdzi. Dobra. Fuj. A ty chuchni? Nie mam. A ty dobry. Takie pte. Dobra, to teraz tak. Zepsute jajko albo popcorn maślany. Nie, ja chcę gluta albo co? No ale to poczekaj, no to jest, poczekaj, to jest... Gluta, chcę zjeść. No to który z tych zielonych jest gluta, który to jest, poczekaj. Soczysta gruszka. No to ja już biorę, bo ja wiem jak smakuje glut. Ja mam gruszkę. Czyli moja koszulka szczęściarz. A ty co masz? Kuchni. Co to? A ty kuchni? Ty masz gluta. Ty masz gluta. To twoje.
Albo? Dobra, to jeszcze po jednej. No tej bierzemy, no. Ty tą, ja tą. Przerwa. Ej, przynieś mi piwko. Janek, ale tak wam powiem naprawdę, no nie jem przecież duglutów, tylko to są produkty jakie spożywcze i ktoś wymyślił te smaki. To nie są prawdziwe gluty, tylko to są, podaj chusteczki. Tylko to są jakieś mieszanki, które tak naprawdę gdzieś mają jakieś, chusteczkę, bo ja gdzieś podobny jakiś smak czy zapach. Masz. To tu już idzie. Tu. Dobra. Ta idzie tu, bo ona jest. I daj ostatnią chusteczkę. No nie ma ostatniej. No to ta jest z glutem. No to poczekaj, zaraz przyniosę jeszcze. Patrz, nie chcę się wyczyścić. Jeszcze wkładam. Dobra, lecimy dalej. Nie teraz powiedz, co jest. Bo teraz myślę, że. Teraz czarne weźmiemy, smród skunksa albo lukrecja. No i ja, co to będzie? Smród skunksa znów. Nie czuć. Dobra, losuj. Dom? Ja tam. Ja to. Pycha! No tu mnie też lukrecja. Czyli tu są skunksy. To bierzemy. Czekaj, boj. No dobra. Czekaj, bo ja. To czy, jakby mi tu coś stanęło takie. Dobra, to teraz użyjmy na później. Czekaj. No strasznie brudzą te skórki. Czekaj, bo mi się nie chce pogryźć. Bo nie pogryzę tego. To weźmiemy to, co to jest. Teraz to sam nie wiem, co to jest. Fu. To mamy zdechłą rybę i truskawkowy banan. O nie, nie lubi. To jest truskawkowy banan. No to bierz. O nie, jest czuję! Nie, to ja mam tego. Rybę. Ej, ty pupek, pomuchaj to. Nie. Pomuchaj to. Gdzie jest truskawka? Co? Nie? Nie. Takie smak jakby... Dobra, lecimy dalej. Co to jeszcze mamy? O, to będzie fajne. Zepsute jajko, popcorn myślany. To któryś z tych? Nie. Jajka! A czy co z białkiem? Nie, z żółtkiem. Ja się pycha. Ja lubię tylko żółtko, ale białko. Nie wiem, coś się tylko cukierki pomieszały strasznie. Dobra, zobaczymy co będzie. Bo. Co to było? Fu! To ty miałem to jajko. Ja też. O Jezu. Ej, daj mi też picie, ja nie mam. Czekam, bo nie mam chusteczek. Ale miałeś mi nie wywalać tego. Nie, ja będę wywalał, bo to ohydne. To poczekaj, czwóreczka. Gile z nosa, a toż było. Dziwne te kolory są. A, tu jest ten. Tutti frutti. Prawdopodobnie. Albo śmierdząca skarpeta. I to też jest to samo. Nie, poczekaj. Fuuu, ja się boję. Nie, to tu mamy. Tu mamy co? Tutti frutti, albo coś. Tu mamy szósteczkę. Woda po brudnych naczyniach i tort urodzinowy. Tort urodzinowy to jest. Tak? Tak. To nie jest tort u mnie. Naczynia. Po prostu miałeś tort, bo. Uf, jak to smakuje dziwnie. To smakuje jak piekarna. Nie, piekarna to teraz przed nami. Ale wszystkie są takie same smaki. A co jeszcze nam zostało? Kisłe mleko, kokos. To są te białe. Czekaj, już leci mi. Coś leci. O, przepraszam. Fuj. Dobra, nie kuchaj już. Skisłe mleko albo kokos. To ja biorę to.
wyzwa z kisłym mlekiem. Z kisłym mlekiem to chyba... To jest kisłe! To jest biorę. Ło! To masz kokosa? Mhm. Jaki nie dobry. Po mleku było najgorsze. Ale pyszne to jest. O, ja tego nie połknę. Ale pyszne było bardzo. Co tu jeszcze nam zostało? Bo tych cukierków jest więcej. O ja. Mam je damy. Nie, dobra, mieliśmy tak. Poczekajcie, mam tu listę. Buja. Pieczone pianki, śmierdzone do robolu było. Popcorn, zepsute jako było. Wymiociny. Ja, to są te. Nie, nie lubię wymiociny, ale kiedyś... no tak. Broskwinie albo wymiociny. To jest na pewno wymiocina. No dobra, zobaczymy. Czekaj. O fuj. Dobra, wymiociny. To tu są te. To tu są brzoskwinie. W takim wypadku. Dobre? No. Ja nie biorę, bo ja tego chybnę. Czekaj, muszę chusteczkę, bo tu jest taka ewakuacja naprawdę. Czyli to. Mieliśmy co? Śmierdzącego robala, zepsute jajo, wymiociny, gir z nosa był? Był. Śmierdzące skarpetki, frutti, trutti. Tu tego nie ma, tego koloru. Bo to będzie taki różowy. No gdzie taki różowy? Pokaż. Nie ma tutaj. Pokaż, pokaż, pokaż. Trutti, frutti nie ma, takiego nie było. A to jest chyba to. Nie, to nie jest, to jest... No właśnie tego nie ma. Woda po różnych naczyniach była, smak skumca była, przejedzenie było. A to co to jest? Wszystko było oprócz tego tutti, frutti. Brakowało. O dobrze, Bogu, ale tego jeszcze nie jadliśmy. No to jak chcesz, to zjedz. Nie, nie ryzykować. Nie? Przepraszam. Nie chuchaj już. Dobra, to bierzemy teraz ostatniego. Już nie będziemy wybierać z koloru. A tego jadliśmy? Te pomarańczowe takie? Tak, to były... To było co? To były czwóreczka, czyli gil z nosa, soczysta gruszka. Ja nie biorę tego. Ostatni, każdy po jednym i koniec. Nie, ja z nim. No jeden, każdy po jednym. Chcesz wyzwanie? Ale daj mi jedną chusteczkę, bo ja pewnie będę tak złą. Albo tutti frutti. A ja nie wiem jak smakuje to. Bierz po jednej. Ja ty bierzesz tą? Tak. Czy ty możesz albo mieć... To jest piąteczka, poczekaj, to jest chyba to. Czyli to jest śmierdzące skarpet... A nie, to jest albo woda po brudnych naczyniach, albo tort urodzinowy. Albo nie, bo ja miałam to taur... No to wiesz, ja biorę czarno, możesz wziąć. Lukrecję albo... Albo smród skunksa. Ty miałeś smród. No to bierz, zaczynamy. To nie był, to był smród skunksa. Daj mi się szybko. Dobra, ja biorę ostatnią pomarańczową, zobaczymy co to jest. I to jest właśnie, bo tutaj te kolory są pomieszane tak bardzo i to jest albo wymieciny przez brzoskwinia, albo zdechła ryba truskawka. Truskawka bananowa smoothie. Ryba. Pfuj. Dobra, kończymy ten odcinek. O, było. Okropne to było. To już wiem, czemu ci inni youtuberzy, którzy to nagrywali, się tak krzywili. No, na przykład jak wojon. No, to było straszne, niektóre smaki. W następnym odcinku będziemy mieć też wyzwanie, znaczy challenge z... A to nie powiemy. Zobaczycie. Pa. Pa. Dobra, już kończymy.